No i kolejne. Skąd cię przywiało? Te stosy łupów są moje, a nie. Zabawy. Kto wyciąga łapska po koboldzie skarby, he? Rymbajło? Czarownica? W końcu robiłem czarność? A może i tak. Planowałem porobić ten challenge dzisiaj i jutro, ale już chyba mi się nie chce. Mi się naprawdę nie chce przegrywać gierek, bo nie dobiorę early, dobiorę sam late. Bo nie mam jak zabić jakiegoś chwasta, bo coś tam mi nie siądzie. Bo coś tam innego, już mam tego tak dosyć, że szkoda gadać. Po prostu... Gramy to, żeby tego plus 2 plus immunity nie zagrał. Jestem już tak zmęczony tym challenge'em, że szkoda gadać. Cześć o wersji Lord of the Rings Card Game, co ma wyjść na urządzenia mobilne w przyszłym roku. Nie słyszałem. A czy zamierzam ogrywać? Na pewno coś połogę. Znaczy nie wiem. W sumie to nie wiem, bo nie wiem na czym polega gierka. Chwila, w ogóle muszę dać timeouta. Co za sugerowanie, że ktoś bana nie dostaje, bo ma suba? Kto to napisał? Nie wolno tak pisać. Może pyknij sobie w Gwenta i mo lepszy niż HS. A może pyknij sobie w HS-a i mo lepszy niż Gwent. Wiem, koleś, wiem, już zamknij się. Kurde, kula wezmę na tego kwiatka. Nie wiem, to chyba piknę. To jest wolne, to jest bez sensu, to jest bez sensu. To są dwa galocze bez sensu. No, to jest chyba najsensowniejsze. Jakieś tam broń, drog broni. To 8 bossów do pacnięcia, czyli tyle co paluchów urok. No, come on, kurde, warrior, warlock, priest. I lecimy dalej. Come on! Damy radę. Proszę, niech te trzy chujowe klasy... Dobra, dwie chujowe. Jest irytujący. W końcu uda mi się, niech mi się w końcu udaje skończyć, bo już no normalnie nie mam siły żyć. Przecież szyja zaczęła boleć. Kiedy stronnik posiada ukrycie, nie może prowokować. Jak ty będziesz nabierać krzepy, to potwory te. No bo wiesz, gospodarka komuś... Tak, wiem, przyjacielu, wiem, ale już byś się zamknął, bo już cię słuchać nie mogę. Dzięki, Klukson. By było cudownie, gdybym ja przegrywał, bo robię błędy, a nie dlatego, że... O, nie mam jak zabić kwiatka jeden na jeden. Tak się akurat fajnie złożyło. To załóż nowe konto i zrób grywalną talię bez kupowania pakietów. Okej, okay, mogę zrobić w ciągu 2 dni. Znowu nie mamy żadnych dwójek. Nie wiem, co mam tyk. Nie, bez sensu. Tu jest jakiś mid.
Tu też jest mid i late. Może wezmę te legendy. To by nam tak uklapało jakieś większe koksy. Można by szukać czegoś mniejszego. MKR widzę, że smętni dzisiaj. No już drzygam tym pierdolonym challenge'em. Już mi się chyba... Czy War, Warlock i Priest najgorsze klasy? Nie wiem, dla mnie tak. A ogólnie to nie mam pojęcia. Jak cię denerwuje, to po co to robisz? Bo bardziej denerwuje mnie to, że jeszcze nie zrobiłem. Nie no, ludzie, tak patrzę i se czytam tam co po niektóre wypowiedzi. To owszem, w gwincie zdobywanie kart jest prostsze i idąc tym trokiem rozumowania, gwint jest tańszy. Ale gadanie o tym, że w Hearthstone nie da się złożyć deku bez wydawania kasy, to jest raczej niezbyt sprytne, ziomek. Jak będąc całkowicie szczerym. To raczej się nie popisuje za specjalnie wiedzą. Złożysz dek i pokażesz na YouTubie po drogala na Darknessie. Prędzej obetnę se jaja tempą żyletką. Szczerze powiedziawszy. Maska, świecunia, skrzynki. Easy peasy, lemon squeezy. Miały być tanie karty, no kurwa, czemu ja tu ciągle dostaję jakiś deep late game, kur... Raz, dwa, trzy... Cztery łebki... Ja no dobra, nie jeszcze trzech, to raczej mało inteligentne. No boże, jedyny... Witam cię, chiński znaczku, bardzo serdecznie w roli subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału 15 miesiąc rzędu. Welcome to the family, my friend. Zobaczymy, jak będzie... Zobaczymy, jak będzie wyglądał próg wejścia za 10 dodatków w gwincie. Tak samo jak teraz. Niczym się nie będzie różnił. CD Projekt Red ma po prostu bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej takie pro, znaczy bardziej takie podejście dla graczy, nie, że, żeby im było dobrze i po prostu gwint jest tańszy, no to nie ma co ukrywać i zawsze będzie tańszy. Chyba, że Blizzard się zmądrzeje, nie zapowiada się, więc będzie tak samo. Da się stworzyć, ale te deki nie są fan. Zrobisz jakieś agro, które się znudzi po chwili, a chyba nie o to chodzi. Ale twój komentarz też nie jest zbyt błyskotliwy, ziomek. Nie chcę ci nic mówić. Dlaczego mi się agro ma znudzić po chwili? Ja nie bardzo rozumiem. Dlaczego miałby mi się agro deck złożyć, zludzić po chwili? No tak, no. Nie wiem. Dobra, nie, po co ja w ogóle wchodzę w tą dyskusję, przynajmniej do niczego nie dążę.
Tak samo kontrola może się znudzić po chwili. No wiem, właśnie dlatego mówię, że ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Lepiej zamilczeć. No super. No kurwa, super. Szansa przepadła. Żaden problem. Nie zwlekaj, zapisz się. Palić wszystko.